lato w pełni, temperatury też letnie, dochodzą do 50 stopni. Przy wentylatorach włączonych, bo gdyby nie wentylatory, to już byśmy dawno mieli przekroczone 70 stopni. To przy pracy instalacji tak na 70% mocy. Doszedł w związku z tym wentylator panelowy i wywiew na dach przez kominek dachowy. Tu wentylator ma regulację. Ustawianie termostatu jest pomiędzy 20 a 35 stopni tej prędkości obrotowej, ale i tak się to skończy pewnie osobnym termostatem stycznym. Teraz temperatura dobiła do 50 stopni. Jedna ładowarka nawet 51, druga 43. To są wskazania z tych zewnętrznych termometrów. A wewnętrzne termometry 49 na serwo 51 i 46 na serwo 43. Także takie są różnice. Różnica w drugą stronę, to znaczy, że wentylacja jest dobra i ładowarki chłodzą się szybciej wewnątrz niż reagują termometry przykręcone na zewnątrz ładowarki. Froniusy też podgrzane, blacha zewnętrzna ciepła, ale wentylator chodzi tylko jeden, czyli pierwszy bieg można powiedzieć na 51%. I w zachodnim też pierwszy wentylator tylko pracuje na 71%, a moce są obecne, moce są 4700 W na wschodnim froniusie i 5800 W na zachodnim froniusie, także wygląda, że wskazania mocy prędkości obrotowej wentylatorów są prawidłowe. Urządzenia pracują elegancko. Ostatnie uzyski z instalacji w słoneczne dni były po około 180 kWh dziennie, co uważam za wynik dobry. Także żeby wykorzystać wszystko, trzeba by było się szykować na magazyn 200 kWh. Maksymalna moc, jaką zarejestrowałem, to znaczy złapałem, patrząc na wyświetlacze, to 24 kW eksportowane do sieci, to już po poborach.